Sprawozdanie zastępującego sołtysa. A jeszcze mam jedno zapytanie, zanim pani zacznie. Dlaczego kartka nie chodzi o zebranie? Panie Kujawa. Nie, panie Kujawa, pani zadawali. Pani jak zaczynała kadencję, to pani obiecała, że kart nie dopilnuje błędy, a pani zaniedbała to. Przepraszam, nie zaniedbałam. Ja wczoraj byłam w kantu. No ale chodziła kartka, bo była u Eweliny, u zasady. Zawsze jak była, zaczynało się jakieś zebranie, kartka zaczynała się ode mnie i od szosy. I tam działa. A ja właśnie wysłałam kartkę do pana. A nie, od strony do państwa kuja. No i nie zatrzymasz. Nie No co ja zrobię, żeby mnie zatrzymują? Ja tu dwa razy na osiedle podałam wszystko. No wszystko. I tutaj też wysłanie. 5 kuren było i 2 tablice. Wszystkie tablice napisane. Po 2 razy. Jeszcze się nie zaczęło, jest to. Ja byłam sołtysem na zasadach uzupełniających od czerwca, więc podam sprawozdanie, to co zrobiłam od czerwca. Zapoznałam się z nazwami ulic i mieszkańców osiedla oraz przeprowadziłam rozmowy z mieszkańcami. Poruszałam sprawy energii elektrycznej, podłączenia, brak kanalizacji oraz podłączenia wody. Drogi, no to już na pierwszym miejscu, porównane były drogi na osiedlu, no jedynie na Grabowej to było tam troszkę, no nie można było tą dużą równiarką wjechać, także małą równiarką była równana. Oraz drogi gminna dojazdowa do pól w kierunku zamku była też równana. Wraz z mieszkańcami Gozdówka zajęliśmy się sprawą dren, które zostały założone nowe. Pozostało do załatwienia oczyszczenie rowu drożnego wzdłuż trasy A2 od Gozdówka w kierunku Gozdowa. Pilnowałam zjazdów, które były robione przy trasie A2. Dobrze wykonano w Gozdowie, natomiast na Gozdówku należy na wiosnę położyć jeszcze jeden dywanik, ponieważ tam no, jeszcze nie jest robione tak ze względu na pogodę. Nie było dokończone. Dopilnowałam postawienia nowych wiat przystankowych. Likwidowano tablice dotyczące strefy wodnej, która była na początku Gozdowa. No ona po prostu była już taka, że nie wiadomo było, co na tej tablicy pisze i no, przez pół roku dochodziłam, czyja to jest, więc w końcu doszłam to czyja jest i była natychmiast zlikwidowana, bo była bardzo zaniedbana. Monitorowanie do kierownika pana Warteckiego w Uzewiru w sprawie założenia klap upustowych wał. Wizytacja pana wójta Dariusza Ostrowskiego w Gozdowie odbyła się 4 stycznia 2011 roku i 25 stycznia dotyczyła wału przeciwpowodziowego oraz przelewanie wody przy ulicy Kazimierza Wielkiego na osiedle i pola Gozdowa. Poruszano także sprawę drogi w Gozdowie i drogi dojazdowej do wału przez tak zwane mościsko. Monitorowanie i kontrola pana wójta na drogach na ulicy Jaśminowej, Kalinowej, Sosnowej. Doręczanie kuren, no i właśnie, doręczałam kurendy na całym osiedlu, każdy dostał puszkę pocztową, kurendy. No a tu wysłałam kurendy i... Daj pan spokój wreszcie. No i jeżeli nie doszły, no to już nie moja wina, ludzie nie podają. No co ja mogę zrobić, jak ja tydzień przed zebraniem wysłałam kurendy. 10 lat jak nie zjadłeś, temu w dupie. Na tablicy kartka też nie wisiała. Kartka wisiała, kartka była zerwana i powieszona była następna kartka. Doręczanie kurend, pism informacyjnych mieszkańcom są z Gozdów. Dbanie o tablice informacyjne, zabieganie o remont wału.
udział w dwóch sesjach powiatowych, na których zostały poruszone sprawy remontu wału oraz budowa chodnika przy ulicy Księcia Józefa oraz odwodnienie terenu. Sprawą ma się zająć dyrektor odwodnienie terenu, chodzi mi o chodnik przy szpitalu po stronie Księcia Józefa. Ta sprawa była poruszana wczoraj na sesji powiatowej i sprawą ma się zająć dyrektor powiatowego zarządu dróg, pan starosta, zarząd Kościelca, pan Sawicki, pan wójt. Remont domu ludowego, wymiana okien, drzwi i orynowanie dachowe. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej no, układa się dobrze, ale teraz będą na pewno zmiany, więc na razie nie mogę nic powiedzieć, bo jeszcze nie ma wytycznych. Sprawy do załatwienia, które mnie bolą w Gozdowie. Budowa drogi w Gozdowie. To już jest karygodne, żebyśmy my przez tyle lat nie mieli drogi. To się nie mieści w ogóle nam w głowie absolutnie. Drogi, a remont wału. Udrożnienie i odpowiednie odprowadzenie wody przez tak zwaną gruć do strugi i przez upust do rzeki. Remont dróg gminnych dojazdowych do pól oraz wału, które zostały uszkodzone przez wodę. Na osiedlu, no niestety będę prosiła pana wójta i radę gminy, żeby jednak zająć się sprawą kanalizacji, oświetleniem ulic, drogi, no drogi są też, no ale no nie wiem, to już pan wójt udzielę do głosu, poproszę także pan wójt nam wszystko wytłumaczy. Sprawa zbiorników jeszcze. No zbiorniki koło pani Skoniecznej były, ale zostały przeniesione z tej racji, że miasto nam podwoziło nieczystości i dlatego przewieźliśmy na osiedle. No i myślę, że będzie dobrze. Jeśli będzie dobrze, to będzie. Jak nie, no to będziemy szukali innego wyjścia. Tak samo tutaj te zbiorniki koło domu ludowego, no też nie najlepiej to wygląda tu sprawa, ale ja sądzę, że dojdziemy do porozumienia i jakoś ludzie będą już trochę lepiej. Może nie będą już tak zabrudzać i zrozumią. Nie wiem, no może dojdziemy do porozumienia. To jakiś musi być trochę czasu, żeby się wszyscy przyzwyczaili do tego. No niestety, no tak muszę powiedzieć, bo taka jest prawda. No i jeszcze mam taką sprawę, mamy las gminny, który wymaga zrobienia trochę w nim porządku, w tym lesie. Muszą być poobcinane te drzewa, po prostu przycinka musi być zrobiona, bo no to jest taki gaj się zrobił, że nawet niebezpieczne jest dla nas wszystkich. No także ja bym to miała wszystko przez ten... Chyba pani zapomniała o młodzieży. No i o młodzieży. Młodzież jeździ właśnie na... Przydałoby się coś zrobić, nie? Na ćwiczenia jeździ, na halę sportową do Kościelca na razie. No ale nowa lata zaraz tygodnia. Ale no nie mamy żadnego boiska. Nie mamy boiska i mamy tylko jeden plac na osiedlu. Tam jest 16 arów bodajże, koło pana Andraszczyka. No i może w porozumieniu z radą... To jest gminna ziemia, także no może tam coś zrobimy. No ale na razie na dzień dzisiejszy to ja nie obiecuję, bo jeszcze to jest wszystko w powijach. I jeszcze mam na myśli odnowienie kapliczki tak zwanych świętych na osiedlu. No ale to dopiero muszę zaprosić pana konserwatora, żeby ocenił to wszystko, jak to jest na gruncie nie naszym, tylko jest na prywatnym. Także to jest wszystko do uzdrowienia jeszcze. Także przez okres kadencji 4 lat sądzę, że na pewno praca dwie. No jak na pół roku, no to ja uważam, że ile mogłam, to zrobiłam. Także no siebie nie przeskoczy, no niestety. A teraz mamy właśnie nową, wybrane władze, pana wójta mamy nowego. Będziemy pracować. Poproszę właśnie pana wójta później o zabranie głosu
i wszystkie sprawy, które Państwa bolą, proszę zgłaszać i proszę mówić, bo takie zebranie to jest raz na jakiś czas, gdzie rzadko się spotykamy, a później dopiero jak ja występuję o coś, no to tego. A jak mi pomagają ludzie, no to bardzo dobrze. Pomagał mi Gozdówek w sprawie założenia DREN. Wspaniale, wszystko było założone, wszystko zrobione. Także inni mi pomagają, ja nie mogę powiedzieć. Ale a propos, przepraszam, ale a propos tego, to kto inny zaczął, a pani się wtrąciła i im pomogła. To nie jest tak, że to pani inicjatywa była, pani Basiu. Jak to kto inny zaczął? Przecież to zaczął pan Wawrzyniak, pan Cieślak i jeszcze jeden pan i pani się do nich dołączyła. To nie była głównie pani zasługa. A tu jeszcze... z mieszkańcami, no czy pani mnie nie rozumie? Ja panią dobrze zrozumiałam, niech pani nie zrozumie. Że oni zaczęli, a pani się dołączyła. I nie proszę nie przypisywać sobie wszystkich zasług. No, pomogła. Tak i owszem. A tu jest dalszy ciąg tego roku. Czy możemy liczyć na to, że będzie zrobione, czy my mamy sami indywidualnie? Czytałam pani. Że to będzie zrobione, bo pani czytała tam Gozdówek tylko na tym odcinku. Będzie zrobione, to ja pani nie powiem. W tej chwili jest. Ale mnie chodzi o to, czy będzie pani o to walczyła, czy indywidualnie mamy. No ja jestem ciekawa. Bo my do tej pory nie wiemy, co to jest Gozdówek. No właśnie. A z tym Gozdówkiem to wyszła taka sytuacja, że ktoś z państwa z Gozdowa, jak się pozwoliłam przynieść sobie gazetę. Nie wiem, to tym jest. Nie mam Gozdowa. Tak, gdzie szkółka. Tam jest Gozdów i się zaczyna od numeru 1, to nie jest żaden Gozdówek. Ale tak zostało przyjęte. Ale w starych planach tak było. Przyjęte był Gozdów, a teraz jest zmienione na ulicę Kazimierza Księcia Józefa. Jest dobrze, wszyscy wiedzą o co chodzi. Odwodnienie zrobione, no i musi być nowy chodnik zrobiony, ponieważ nie mamy chodnika, wszystko rozjeżdżone jest, dzieci idą nie poboczem, tylko ulicą między samochodami do szkoły, więc tak być nie może i dlatego pozwoliłam sobie przynieść. To jest nadal Gozdów, nie żaden Gozdówek. To jest Gozdów. Mam dom osobisty pokazać? Gozdów. Panie Kupita, Gozdówek mam. Ale pan się kojarzy Gozdów, Gozdówek i tak dalej. No. Głupie pytania. No. Niech pan nie myli mi, bo ja mówię pan o to, nie tam co mieszka. Tam wiedzą pan, dobrze i no frajerów grają. A tutaj to jest Księcia Józefa. No tak. Nie wiedzą, gdzie go zrobić. Także jest, widzę, jest artykuł, zareagują, gdy wydarzy się tragedia. Na podstawie tego artykułu właśnie wczoraj była sesja powiatowa i było poruszany ten problem. Dlatego o tym mówię. No ja uważam, że przez pół roku to nie wiem, ale no, według mnie ile mogłam, to zrobiłam. No, jeśli ktoś więcej zrobi, proszę bardzo. Pani Wasiu, jeszcze mam jedno takie pytanko. Świeżo robione było tutaj, rejon dróg to robił. Odprowadzenie wody z ulicy puścili na jedną stronę, na nasze pola i na drugą stronę, na Straszkowskie pola. Ja czegoś tu nie rozumiem. Czy ktoś nie trzymał władzy nad tym? Nie patrzył? Nie rozumiem. Wystawione, wypuszczone woda z ulicy wprost na moje pole. I, oczywiście, proszę pójść i zobaczyć. I tak samo jest zrobione, proszę panią, na Straszków przy przystanku właśnie chyba na Rogowskiego pole. Na naszych tam. Problem musiał chyba z wiaderkiem stać i wody wybierać. Nie, o tym to trzeba myśleć. Ja nie wiem, kto... Nie wiem, kto to robi. Ja nie wiem, kto to robi. W każdym razie... Rolnik tego nie robi. Prostak jakiś tego nie robił, tak? Kto to odebrał, też nie wie. To jeszcze nie jest odebrane. Nie jest odebrane. No to jest odebrane. I pani ma to na uwadze, jeżeli pani będzie przy odbiorze. Bardzo proszę. Jeszcze ta droga nie jest w ogóle odebrane, dlatego że nieskończone jest to Gozdów, ja zatrzymałam, ponieważ była zima i nie można było tego zrobić.
Więc na wiosnę do pączonki. Rury wypuszczone i to wszystko idzie na pole. Pani jest, ruch jest niedrożny, rozlane wszystko. Przystanek jest przesunięty ponad ruch sięgający wprost na nasze pole. Ja nie wiem. Bezmyślni ludzie, bezmózgowcy, kto to robi? To nad tym pieczę trzymał. Ja sobie nie wyobrażam, bo jeszcze nie odebrane jest. Nie. No i bardzo dobrze, jeżeli będę wiedziała, kiedy będzie odbiór, to na pewno pójdę i zaprotestuję. No, ja już oczywiście. Tam nawet nie dość żyrowy, nieudrożnione, to jeszcze sobie wjeżdżamy na pole. Nie jest bez niczego. Góra i niszczona woda z ulicy i na pole. Nie, no to jest chore. Tak zachowali, jakby bez mózgowca. Ja dziękuję za sprawozdanie. Teraz przejdę do następnego punktu. Wybory sołtysa i rady sołeckiej. Może wybierzemy najpierw wybór komisji sputacyjnej. Kto z Państwa się zgłasza na komisji skrutacyjnej? Ja tylko chciałam powiedzieć, że osoby, które będą w komisji skrutacyjnej, nie mogą już kandydować na sołtysa i na członków Rady Sołeckiej. Także przemyślcie sobie Państwo, takie osoby podać, które nie będą chciały kandydować. Kujawa Barbara. Do komisji skrutacyjnej? Tak, tak. Ja ale ja nie mam okulary. Czy pani Barbara Kujawa przyjmuje? Nie mówię. Może pan jak? Pan tu milczek zgadza się? Zgadza się? Tak. A co nie na ręce? Nie. Proszę bardzo, Julicka, jak ma na imię? Jak pani na imię pani powiedzisz? Ja. Agnieszka. Dorota Klapczyńska? Nie ma pani. Pani Dorota wyraża zgodę? Dorota wyraża zgodę? Dobrze. Czy jeszcze są jakieś kandydatury? Ile nam starczy? Czy jeszcze są kandydatury jakieś? Proszę zgłaszać. Pani Mielczarek, zgadza się pan? Ja nie, dziękuję bardzo. Dziękuję panu. Ja żebym do części w domu, to bym może skandydował. Padło nazwisko Goryszewski. Czy pan Goryszewski wyraża zgodę? Pan Goryszewski. Nie, dziękuję. Mówić głośno i wyraźnie. To jest wyraźnie. No mówcie, zgłaszajcie to. Leszek Matlenka. Uważnie słuchać i szanowni Państwo, chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział w wyborach, a zwłaszcza tym, którzy swój głos oddali nam.
Przepraszam. Dziękuję bardzo. No inaczej by to nasza nie było. Szanowni Państwo, tak się składa, że przyszło mi wykonywać, pełnić tę funkcję wójta w czasach trudnych. Kryzys, który był wcześniej zapowiadany, okazuje się, że w tej chwili dopiero nadchodzi. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Ekonomiści wówczas się pomylili. Ja sam mam nadzieję, jestem optymistą, że i być może w tej chwili będzie problem. Jednakże faktem nieodwracalnym jest, że subwencja wyrównawcza, którą gmina otrzymuje corocznie i na podstawie której konstruuje się budżet, była znacznie niższa niż w latach poprzednich. Dla porównania różnica pomiędzy obecną subwencją wyrównawczą a z poprzedniego roku jest na minus 50 tysięcy, czyli normalnie rzecz biorąc powinna być wyższa, bo zwykle z roku na rok była wyższa o około 500 tysięcy, a teraz jest po prostu niższa. Stąd też budżet został uchwalony też na poziomie niższym niż w roku poprzednim. Do tego, jak sami Państwo wiecie, dochodzą inne jeszcze sprawy, sprawy powodziowe. Na szczęście aż takich dużych problemów tutaj nie ma jak na dzień dzisiejszy i mamy nadzieję, że może nie będzie. Aczkolwiek już troszeczkę środków zostało wydanych przez gminę związanych z wypompowywaniem wody. Z ważniejszych kwestii, które chciałbym Państwu przedstawić, to to, że głównym zamierzeniem, główną inwestycją, którą gmina będzie przeprowadzała, to jest dalszy ciąg kanalizacji. I to jest, proszę Państwa, Kościelec, czyli domyślamy się, że inwestycja jest znacznie większa niż Gozdów, znacznie większa niż Marianów. Ale już jesteśmy na etapie tak bardzo zaawansowanym, że niestety nie ma odwrotu i zresztą dlaczegoż mielibyśmy odwracać się. Musimy po prostu tą kanalizę kontynuować. Z ubolewaniem jednak muszę stwierdzić, że i Państwo poinformować, chyba Państwo wiecie o tym, że od samego początku nie został złożony nawet wniosek do Unii Europejskiej o pozyskanie środków. Moglibyśmy, można wszystko zrozumieć, można zrozumieć, że wniosek mógłby być odrzucony, ale on w ogóle nawet nie był przygotowany. No i dlatego teraz gmina ponosi ten ciężar i musimy brać pożyczki i je spłacać. Na dzień dzisiejszy, nie wiem, czy Państwo się orientujecie, ale jest zadłużenie z tego tytułu, między innymi zadłużenie gminy, które wynosi około 3 milionów. I no proszę Państwa, nie ma wyjścia, żeby gmina w jakiś tam sposób w miarę funkcjonowała, to na dalszy etap również musimy wziąć pożyczkę. I tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi ogólnie. No nie można złożyć żadnego wniosku? W tej chwili już jesteśmy na etapie projektów i nie ma takiej możliwości. Być może, że znajdą się jakieś inne, korzystne, jakieś dodatkowe, ale proszę Państwa, jeżeli chodzi o konkretne pieniądze, już nie można. Nie można, bo gdyby to było składane na samym początku, przed rozpoczęciem tej inwestycji, no byłyby szanse znacznie większe, bo sami Państwo wiecie, że środki, im większa inwestycja, tym szybciej można pozyskać pewne środki. I takie są zasady. No cóż, no ja Państwu poinformuję, jeszcze coś więcej dołożę. Do tej pory gmina nie miała pracownika od pozyskiwania środków. To właśnie o to chodzi. Ja chciałam właśnie o to zapytać, bo wiem, że gmina nie miała fachowca, który by się tym zajął fachowo. Tak. I proszę Państwa, to było tak. Wicewójt miała pozyskiwać. No tak, ale no, wicewójt też ma swoje obowiązki i tak dalej. Może koordynować. Ale gdy spadnie większy jakiś tam duży ciężar na wicewójta, no to już pewne rzeczy zaczynają się chwiać. Ja powiem tak, nie było pracownika, chociaż w zakresie był pracownik, który miał w swoim zakresie czynności pozyskiwanie środków. Ale szanowni Państwo, miał tyle innych obowiązków w gminie, z których musiał się wyrobić,
że praktycznie jemu nie wystarczało czasu, żeby zająć się, myśleć, szukać jakichś projektów i tak dalej. A może pan powiedzieć nazwisko, co to było? To była pani Monika Kucharska. To był ten pracownik, który rzeczywiście potem jeszcze miała zastępstwo, także nie było szans po prostu, żeby pozyskiwać. Może żona pana Kucharskiego ze spółki? Nie. Nie. To jest chyba żadna rodzina. Żadna, na pewno żadna. Ale nie było człowieka, który by jej to pomógł zrobić, powiedzieć. Nie było pieniędzy, tak? Ja wiem, że te dwie osoby, bo ja też byłem na takim szkoleniu, te panie, zresztą ja tak dodatkowo po prostu byłem na tym szkoleniu, z racji tego, że dyrektor też różnego rodzaju, mój były dyrektor, bo już w tej chwili jest na emeryturze, pozyskiwał środki. I po prostu namówił mnie, żebym też jechał na takie szkolenie, więc tam się dowiedziałem między innymi takiej sytuacji, że były dwie panie, no ale one stwierdziły po prostu, że nie są w stanie, bo no, trzeba je też zrozumieć, ja je przynajmniej rozumiem, bo nie miały czasu na to, żeby się tym zajmować. I proszę państwa, może tak, idźmy dalej. W poniedziałek będzie konkurs, bo już podania wpłynęły wcześniej, oferty wpłynęły, będzie konkurs na stanowisko do spraw pozyskiwania środków i rozliczania. Oprócz tego będzie tymi sprawami zajmował się mój zastępca, będzie koordynował te wszystkie sprawy. On już w tej chwili bardzo, bardzo intensywnie zaczął pracować i myśli na ten temat. Dzisiaj też pojechał na pewne takie spotkanie. Już wysłał zgłoszenie na kurs, który będzie trwał pół roku. Właśnie, kto jest tym zastępcą? Ale proszę państwa, kontynuując, pan Sylwek Chęciński. Młody człowiek, 32 lata ma. I proszę państwa, i teraz tak. Jeżeli chodzi o dalsze sprawy. Wcześniej były tutaj poruszana była kwestia wałów. Otóż monitorujemy na bieżąco wszystkie sprawy. Cokolwiek by tutaj się nie działo, przegląd zrobiłem całych wałów od Waków tutaj, przepraszam, odwrotnie, od Gozdowa w tamtą stronę i oczywiście pisma kierowaliśmy, bo te wały są naprawdę w opłakanym stanie, zastawy też, zasuwy są też, no, nie funkcjonują i tak dalej, i tak dalej. Dowiedzieliśmy się, no jeszcze pisma oficjalnego nie było na nasze pismo, bo prawdopodobnie oni mają dość dużo tych różnych spraw, że dowiedziałem się, że w planach ten wojewódzki zarząd melioracji, czy tam tak, miał w swoich planach, ma w swoich planach właśnie ten wał na długości tutaj od koła aż do Konina. Ale to są tylko plany, trudno jest powiedzieć, czy rzeczywiście jak będzie wyglądała realizacja. Na pisma na Radzie nie odpowiedziano nam. Jeżeli coś więcej będzie, to ja przekażę tutaj pani radnej i być może będzie to również w jednej osobie pani sołtys. Wracając jeszcze, szanowni państwo, do pozyskiwania środków. Dopiero na ten czas wszystko się robi. Jest to zdecydowanie za późno, bo, szanowni państwo, tych środków już dużo nie ma. Jak otrzymujemy tutaj informacje, do 2013 roku jeszcze jakieś możliwości będą, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków. No ale działania podjąłem dość szybko. No może coś się jeszcze uda zrobić. Najlepsze lata to ostatnich 8 lat, gdzie naprawdę niektóre gminy pozyskały środki. Naprawdę i to duże środki. Tutaj, jeżeli chodzi o sprawy tak, związane z Unią Europejską, nie został z tego, co wiem, napisany żaden wniosek. To ukarać kogoś za to. Kogoś za to ukarać, skoro to były możliwości, ale... Proszę państwa, z tego, co wiem, przedszkole jest ze środków unijnych, ale tam nie trzeba było nawet pisać żadnych projektów. Żadnych projektów nie trzeba. Zgłosiły się tam różne gminy, załóżmy, i tak przypadło, że nasza dostała.
No cóż, proszę Państwa, karteczki już są chyba przygotowane, komisja czeka, ale my będziemy kontynuować. Ja myślę, że jak już górnie znajdą się kartki, to będziemy kontynuować. Ja bardzo chciałbym Państwa wysłuchać tutaj. Bardzo mi na tym zależy, bo no, podjąłem taką decyzję, że kiedykolwiek by nie było jakieś zebranie, to będę chciał być na każdym zebraniu wiejskim. To jest dla mnie bardzo... Które przed chwilą, przepraszam, przyszłeś i pisały na listę. Jeżeli osoby się spóźniły, to muszą wpisać się na listę i powiększymy ilość karteczek. Poprosimy te osoby, tak? Które się